Dzień dobry! No, cudownie. Bawicie się dobrze? Świetnie. Jak poznają tajniki pracy w ponad 40 zawodach, które oferują świdnickie firmy i przedsiębiorstwa, jednocześnie się przy tym bawiąc. Miasto dzieci oficjalnie się dziś rozpoczęło. Uczestników zabawy przywitała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz zastępca wójta gminy Świdnica Zbigniew Kanicki. Ja Wam życzę, żebyście przez te kilka dni po pierwsze bardzo dużo się nauczyli i być może poznając te różne zawody, spotykając się z dorosłymi, wybierzecie już taki zawód, który Wam się podoba najbardziej i który kiedyś w przyszłości będziecie wykonywać. I to by było super. Czeka na Was tutaj moc emocji. Ja w imieniu pani wójt Teresy Mazurek i władz gminy, tego Wam życzę. I chciałbym, żeby to spotkanie przeszło do Waszej głębokiej pamięci. Już od dziś pieczę nad miastem dzieci sprawuje nowo wybrana pani prezydent Julia Lewandowska, a nowej władzy przekazano symboliczny klucz do miasta dzieci. Julia pokazuje, że wie, o co w tym wszystkim chodzi. Wie, jak zadbać o dzieci, wie, co dla dzieci jest ważne, czyli i przyjemności, ale też trochę zdrowia, bo był postulat między innymi o bilety na obiekty sportowe. I oczywiście dzieci będą miały wejścia na razie na basen, myślę, że na lodowisko też wynegocjujemy z panem dyrektorem OSIR-u. Jestem bardzo z tego dumna, to był mój cel od zeszłego roku. I myślę, że przekonałam dzieci do siebie tymi owocami i dyskoteką z pizzą. Podczas uroczystego otwarcia na ręce pani prezydent wręczono certyfikaty i dyplomy. Jak się okazuje, Świdnica to miasto przyjazne wolontariuszom, ale przede wszystkim dzieciom. Dzisiaj jest mi bardzo miło przekazać ten honorowy dyplom i odznaczyć miasto Świdnica tytułem miasta przyjaznego dzieciom i złożyć tutaj na ręce pani prezydent ten oto dyplom. Serdecznie gratuluję. Nauczyłam nowych rzeczy, jak na przykład robić dywan się nauczyłem, poduszki. No i w ogóle wiele różnych rzeczy, tyle że wszystko robię dla mojej ukochanej prababci, która akurat za niedługo skończy 93 lata. Nauczyłam się robić kwiaty, zrobiłam ciocię w rysunku, zrobiłam tam falbanki. Zrobiłam tam uszko, drzewa, kwiaty, prezenty. Nauczyłam się mieć te dzieci, złoto wykopowaliśmy, tańczyliśmy, byliśmy w szkolnym sklepiku. Firmy i przedsiębiorstwa biorące udział w mieście dzieci oferują szeroko pojętą edukację w dziedzinach, w których od lat są najlepsi. Dzieci uczą się z nami dekorowania, akurat projektują własny pokój, w którym chciałyby mieszkać. Tworzą swoją dekorację, jest możliwość wykonania poduszki, co w tej poduszce się znajduje, bo dzieci są ciekawe, co jest w środku, nie tylko na zewnątrz. Generalnie, tak jak rok temu, staramy się przybliżyć pracę leśnika. W zeszłym roku nastawialiśmy się na prace związane z ochroną lasu, z ochroną przyrody. W tym roku bardziej idziemy w kierunku hodowli lasu, jak ten las powstaje, jak się go pielęgnuje. Za swój wysiłek uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w walucie obowiązującej w mieście dzieci, za które będą mogły nabyć łakocie, zabawki, a ci bardziej oszczędni wymarzoną rzecz. W trakcie całych warsztatów poznają sposób działania niewielkiego miasta, dostaną zadania, jakie wykonują władze, urzędy, a także nauczą się planowania wydatków, organizacji czasu i pracy w grupie.